jak Bibi pomógł ciężarówce drobiowej. Cześć, dzieciaki! Dzisiaj jadę do mojego przyjaciela we wsi, żeby pomóc mu sadzić drzewa w jego ogrodzie. Czy nie jest za wcześnie na sadzenie drzew? Mój przyjaciel mówi, że nie jest. Drzewa powinny być sadzone po ostatnim mrozie, dopóki liście nie rozkwitną na gałęziach. No to śmiało, ale bądź ostrożny na drodze. Będę. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i wszystko jest w porządku. Hej, cześć! Oj, oż ty, dokąd ty się tak spieszysz? Bądź ostrożny, Bibi, zwolnij prędkość. Oj, wypadek! Bibi, musimy pilnie wezwać pogotowie ratunkowe. Tak się pogubiłem, że zapomniałem numer służby ratowniczej. Dzieci, czy możecie mi przypomnieć numer? O, który jest właściwy? Może ten? 998. Moim zdaniem to straż pożarna. Albo ten. 997. O, nie pamiętam. 997 to policja. Wtedy to jest 112. To poprawny numer. Zadzwoń. Cześć. Służba ratunkowa? Przewróciła się ciężarówka drobiowa. Pilnie potrzebujemy dźwigu. Bibi, zapomniałeś umieścić znak ostrzegawczy. Naprawdę? Konieczne jest umieszczenie znaku awaryjnego przed miejscem wypadku. Który wybierzemy? Może ten? Nie, to jest znak śliskiej drogi. Wtedy ten. Ten znak mówi nam o zwierzętach, które mogą przechodzić ulicę w tym miejscu. Nam się nie nada. Pozostaje ten. Tak, to jest znak awaryjny. Umieśćmy go. Wydaje mi się, że już przybył dźwig. Świetnie! Ciężarówka z drobiem znowu na kołach. Tak, ale kurczaki, które wiózł na farmę, rozproszyły się. Tak, uciekły. Musimy pomóc przewoźnikowi drobiu jakoś zebrać wszystkie kurczaki do klatki. Ale jak to zrobić? Złapiemy je. Kurczaki nie potrafią latać. Dokładnie. Chodźmy. Cip, 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 cip. No nie bójcie się. No chodź no tutaj. Haha! Złapany! Mam go! Dobra robota. Wciąż jest 100 kurczaków. 100 kurczaków? Nie. Nie potrafię złapać tak dużo. Biegają jak szalone. A my, pandy, możemy się tylko wspinać na drzewa. Nie złapię ich wszystkich. Ale co robić? O, chyba mam dobry pomysł. Będziemy łapać kurczaki do siatki na motyle. Świetny pomysł, Bibi. Tylko kurczaki większe od motyli. To prawda. Dlatego musimy wykopać głęboką dziurę i zagnać do niej kurczaczki, a następnie wszystkie złapać. Głęboką dziurę? Bardzo długo trzeba kopać, Bibi. Kurczaki rozproszą się w różne strony. Tak, no więc musimy je jakoś zwabić. Pomyślmy, do siatki? Teraz pojadę szybko i przywiozę siatkę. Nie martw się, wrócę za chwilę. Tak, teraz rozłożymy siatkę. Cip, 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 cip. Kto jest głodny? Kto chce dostać dobre ziarenka? Cip, 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 cip. Chodźcie do mnie, maluszki moje. Hop, siup. Ha, ha, złapałem was, kurczaki.
Teraz wsadzę was do klatki i pojedziecie na farmę kurczaków. Ho! O nie, nie, nie! Ja się tak nie bawię! Jaki chytry kogut! Nie dał się nabrać! Wszystko jedno, i tak go złapię! Gdzie tu jest najpiękniejsza kurka? A oto i ona! Dobra panna młoda dla naszego krzykliwego koguta! Spróbujmy! To wszystko! No i kto tu kogo przechytrzył, ha? Jesteś taki mądry, Bibi! Pandy zawsze były mądrzejsze od kogutów! Teraz wszystko gotowe! Możesz jechać, ale bądź ostrożny na drodze! Nie przekraczaj prędkości! Spokojnej podróży! Taka historia zdarzyła się Bibiemu. Teraz przewoźnik drobiu będzie bardzo ostrożny, wykonując zakręty. A wszystkie kurczaki dotrą do gospodarstwa bez szwanku. Świetna robota, Bibi! Jak skuter stał się o wiele szybszym. Dzisiaj jest wspaniały dzień. I skuter cieszy się piękną pogodą i wolną drogą. Te motocykle są bardzo szybkie. Ty też byś chciał jeździć z taką prędkością. Znam miejsce, gdzie ci na pewno pomogą. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. O, nowy model samochodu elektrycznego. Fajny. Cześć, w czym mogę ci pomóc? Skuter opowiedział mistrzowi o tym, jak dziś poznał dwóch bardzo szybkich motocykli. I również powiedział, że jedna z nich była bardzo ładna. Skuter wyjaśnił, że on bardzo chciał spotkać się z nimi. Ale takie szybkie motocykle nie zauważają jakieś głupie i niepozorne skutery. Zrozumiałem. Wiesz, to jest bardzo osiągalne. Sprawimy, że będziesz tak szybki jak one. Ale to wymaga pracy. Jesteś gotowy? Na początek trzeba zdjąć koła i silnik. Nie martw się. Wiem, co robię. Musimy zmienić ci silnik i inne części, żeby cię dobrze zabezpieczyć. Może ten? Zobaczymy. Możesz go odpalić? Nie, brakuje mu mocy. Wtedy może być ten? Jest za duży do tej ramy. Wtedy spróbujmy ten. Tak, odpal go proszę. Świetnie! Pasuje i jego moc, i jego wielkość. Teraz trzeba zmienić koła. Spróbujmy te. Nie, przecież nie robimy roweru. Wtedy być może te? Myślę, że dla nowych cech silnika potrzebna jest duża stabilność tylnego koła. Zatem te postawimy. Świetnie! Pozostało tylko pokryć cię farbą i wypolerować. Może chcesz wybrać kolor, Spróbujemy żółty. Okej, ten się nie nadaje. Teraz spróbujemy zielony.
niebieski. Super! Teraz polerowanie. Wow! Naprawdę bardzo się zmieniłeś. Pozostaje sprawdzić twoją prędkość na drodze. Mam nadzieję, że udało nam się osiągnąć tę pożądaną. Pa, pa! Nasz skuter serdecznie podziękował Bibi i ruszył sprawdzić swoje nowe umiejętności. Skuter, choć nie jest motocyklem, ale nie ustępuje im w prędkości. Wziął udział w wyścigach ulicznych i zajął pierwsze miejsce. A wyglądem przyciągnął uwagę wielu obecnych. Ale najważniejsze, że skuter znalazł sobie dobrych towarzyszy do tego, aby podróżować po świecie, nie ograniczając się w prędkości. Jak Bibi odwiedził wystawę robotów. Pewnego dnia Bibi pojechał na międzynarodową wystawę robotów. Wsiadł w samolot i przeleciał do wielkiego miasta. Wow, jak fajnie! Poproszę pański bilet. Proszę. Dziękuję, można przejść. Mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i wszystko jest w porządku. Robot to automatyczne urządzenie, które wykonuje operacje mechaniczne. Dziś roboty pracują w fabrykach, szpitalach, pomagają policjantom i wojskowym. O robotach kręcą filmy, animacje, piszą książki i piosenki. Wow! Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. O, dzień dobry, czy mogę ci pomóc? Jest tu tak wiele interesujących rzeczy. Gdzie polecasz iść? Tak. Minut rozpocznie się turniej szachowy. Robot szachista zaprasza wszystkich, którzy chcą zagrać z nim w szachy. Plac wystawowy numer 5. O, wow! To koniecznie trzeba zobaczyć. Dziękuję. Prawdziwy robot szachista. Jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego. Zapraszam do zagrania ze mną w szachy. Szachy to gra planszowa. W szachach jest koń, król, oficer i inne figury. Tą grę wymyślili w starożytnych Indiach. Robot szachista był zdezorientowany i pogubił się w grach planszowych. Aby zagrać z nim w szachy, musimy wybrać odpowiednią grę planszową. Co mamy wybrać? To karty. Nam ta gra się nie nadaje. Domino? Szachista raczej nie umie w to grać. Tak, to jest to, czego nam trzeba. Bibi bardzo się starał, ale robot szachista to silny przeciwnik. Moja kolej? Po kilku minutach gry pokonał Bibi. Więc tak. Ale Bibi się nie złości. Przecież zagrać w szachy z robotem było bardzo ciekawe. Dzięki za grę! Jak tylko Bibi pożegnał się z robotem szachistą, jego uwagę przyciągnął dźwięczny głos. Uwaga! Na placu wystawy numer 10 jest zademonstrowany nowoczesny robot pomocnik. Robot pomocnik! Bardzo ciekawe! Jaki kierunek wybrać Bibi, aby zobaczyć robota pomocnika? Nie, to cyfra 1. Może być stosowana w elektrycznych zegarkach. Ale na pewno nie nadaje się. Liczba z dwoma zerami.
To jest 100. To duża liczba. My potrzebujemy liczby 10. Tak, to jest liczba 10. To jest to, czego szukaliśmy. Dzieciaki, dzięki waszej pomocy Bibi znalazł właściwą drogę. Oho, jaki przydatny robot! Taki pomocnik bardzo przydałby mi się w warsztacie. Dobra robota, kolego. Robiku, abort! Dobry, dobry robot. Bardzo mi się podobasz. Na wystawie było bardzo ciekawe. Bibi dowiedział się wiele przydatnych informacji na temat robotów. Pomógł robotowi szachiście i znalazł nowych przyjaciół. Ale czas wracać do domu. Jak fajnie, że odwiedziłem tę wystawę robotów. Z pewnością jeszcze nie raz tu się pojawię. Cześć, przyjacielu. Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko. Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie.